Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC.pl, lepsza strona Włocławka, w programie Studio Karolina. Dzisiaj poruszymy temat nie stricte Włocławka, bo Aleksandrowa, bo tam za chwilę 9 lutego o godzinie 8 do 20 będzie miała miejsce akcja protestacyjna, tak to mogę nazwać? Tak, tak. A moimi gośćmi są organizator i przewodniczący zgromadzenia, pan Pawlak Daniel, reprezentujący też Agrounię, oraz pan Roman Żak, sympatyk Agrounii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panowie, serdecznie. Panowie, witam was serdecznie. Co was zmobilizowało do tego, żeby zablokować skrzyżowanie przy tych odcinków w środę rano? Pani redaktor, no co nas zmotywowało? No zła sytuacja ogólna na wsi, w naszych gospodarstwach. Nasze gospodarstwa są w bardzo ciężkiej sytuacji na dzień dzisiejszy. Ponosimy ogromne koszty, coraz większe, bo dzisiaj na przykład czy prąd, czy gaz, czy środki ochrony roślin, czy to są nawozy, na przykład do nawozów się zwrócę, nawozy podrożały w ciągu roku 300%, czyli jeśli by to przekładało się na złotówki w zeszłym roku, o tej porze, w styczniu, lutym, tona na przykład podstawowego nawozu azotowego Saletra, produkowana tutaj w Anwilu Włocławskim, kosztowała w granicach 950, 1200 zł. Dzisiaj taka tona saletry kosztuje 3200 zł. Także jest to podwyżka 300%. Co jeszcze chciałem powiedzieć, że... No dobrze, ale to wszystkie nawozy poszły w górę, czy tylko te podstawowe? To znaczy wszystkie. Może najwięcej poszły azotowe, ale polifoski, wieloskładniki też. Najbardziej drastycznie azotowe. Tak. Najbardziej drastycznie azotowe. Oni tak czymś to tłumaczą? Znaczy podwyżką gazu, tylko my się tak troszeczkę już też zastanawiamy, bo ten gaz od jakiegoś czasu troszeczkę tanieje, a nawozy jak są w tej cenie, tak są. No, no nie, no teraz od stycznia gaz poszedł w górę. Tak, poszedł w górę? No, nie wiem, to może ja już nie na bieżąco jestem, ale... No ponoć od 300% poszedł gaz, dobrze mówię, od 300% gaz, tam o 100 ileś procent energia poszła w górę? No o energii tak, ale... Tak. No nawet widziałam ostatnio reklamę, znaczy na memie gdzieś na Facebooku było napisane, znaczy mem, no to była taka informacja bardziej, że mąka zdrożała o 100%. Bo ludzie się tłumaczą, czemu podwyżka w piekarniach, tak, jest pieczywa. No i tak, mąka poszła o 100% w górę. Ale to w piekarniach to chyba bardziej chodzi właśnie o ogrzewanie, o system ogrzewanie pieczenia. Tam też była o system energia właśnie pieczenia, bo jeśli na przykład zwrócić uwagę na cenę dzisiaj pszenicy w skupach, no to jest 1200 zł, czyli to jest cena praktycznie tylko o 100 zł wyższa od zeszłego roku o tą porę. Aha, czyli tylko 100 zł zdrożało. Czyli tylko 100, no powiedzmy 200 zł. No 1000 zł było, powiedzmy tak, o tą porę w zeszłym roku kosztowała to, no czyli, czyli no, chyba, że od was za tyle kupują, a później dalej sprzedają przy większym nawet. Tego to my nie wiemy, no. Od nas tak kupują i tak jest. Po prostu no, u nas w rolnictwie najgorszym problemem jest to, że my nie możemy sobie ustalić swoich cen produktów, tylko my te ceny tych produktów mamy cały czas narzucane. No dobra, ale ja bym chciała jeszcze wrócić do tych nawozów. Jaki to jest koszt? No bo tu ciężko określać, bo jeden rolnik może mieć hektar, drugi 5 hektarów danej rośliny wyhodowanej, tak, jeżeli to tak mogę powiedzieć. A jaki to jest mniej więcej średni koszt dla pana, czy dla pana wyprodukowania, wyhodowania jakiegoś konkretnego produktu spożywczego, tak, znaczy produktu spożywczego, złego użyłam nazewnictwa, rośliny danej, tak? Nie wiem, czy to buraki są, czy co tam możemy, do czego to możemy porównać? Znaczy ja porównam tak, na przykład w zeszłym roku, najpierw porównam do całości swojego gospodarstwa, w zeszłym roku na przykład na nawozy, ogólnie na wszystkie nawozy, wydałem gdzieś w granicach 25 tysięcy, w tym roku muszę wydać 80 tysięcy. Na te same nawozy? Na te same nawozy. Czyli 60 tysięcy. Czyli 60 tysięcy wychodzi. A pan dostanie tą różnicę, zarobi pan na tym towarze? I właśnie to jest najgorszy jest w tym problem, że ja nie wiem, czy ja zarobię, bo jeśli na przykład będzie pszenica, powiedzmy, czy rzepak, no dzisiaj rzepak, nie wiem, są podobno, nie wiem już dokładnie, bo nie sprawdzałem tam, bo go już po prostu nie mam u siebie na magazynie, ale chyba tam w najlepszym czasie było 3,5 tysiąca złotych tona rzepaku. Fakt, nie powiem, bo cena od zeszłego roku też wzrosła i wzrosła praktycznie o 100% rzepaku.
Czyli tam 1700 kosztowało, tak? Tak, mhm. gdzieś w granicach w zeszłym roku kosztowało 1700, w tym roku, ale ja mówię jeszcze, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja mówię teraz o cenach zer żniw, najpierw powiem, bo cena zer żniw w zeszłym roku, w 2021, cena rzepaku zer żniw bezpośrednio z pola sprzedawany kosztował 2500, mhm. a dzisiaj kosztuje powiedzmy 3500, no miesiąc temu kosztował rzepak, który musiał zostać przez gospodarza zmagazynowany. No, czyli koszty magazynu. Czyli dochodzą koszty magazynowania. A mało kto ma po prostu, no, posiada na swoich gospodarstwach takie możliwości, że może zmagazynować wiadomo, rzepak. To są rzepak, dodatkowe koszty magazynowania, dokładnie, ogrzewanie? Dokładnie. Czy ogrzewanie może... Ogrzewanie może nie tyle, ale często jest to jakieś dosuszenie, mhm. czyli też tam, wiadomo, energia. Suszarnia, energia. Co jeszcze? Chodzi nam też o transparentność, bo bardzo często w telewizji publicznej pokazywane jest, z jakich części składa się, powiedzmy, koszt paliwa na obecną chwilę na stacjach. Że powiedzmy, część to jest cena hurtowa, część podatek, jakaś tam, no. tak, opłata paliwowa, teraz podatek VAT niższy i tak dalej. A my ciągle, Agrounia wystosowała niejedno już pismo do Anwilu, żeby nam przekazali wykaz, jakie są koszta produkcji tej saletry. I do dzisiaj nikt nie chce nam tego przekazać i obawiamy się, że przez to, że tarcza kryzysowa była wprowadzona, zostały wypuszczone duże ilości pieniędzy. Teraz spółkami Skarbu Państwa próbuje się tą lukę i dziurę wypełnić, niestety naszym kosztem. Bo jest duże prawdopodobieństwo, że koszta produkcji tej saletry oscylują w okolicach 1500 zł, a sprzedawana jest w okolicach 3000. Po to, żeby zarobić sobie po prostu no, to na tym. Myśli pan, że jak państwo daje, to skąd weźmie? No weźmie z pieniędzy podatników. To czy z waszych kieszeni, czy z mojej kieszeni? Powiedzmy sobie szczerze, kiedyś Margaret Thatcher chyba powiedziała, rząd nie ma pieniędzy swoich. On jak wydaje, to wydaje pieniądze podatników. Także on tak, nic nie ma za darmo. Ja rozumiem, ale to by było w porządku, gdybyśmy z tej tarczy też skorzystali. A jeżeli nie skorzystaliśmy, a teraz ściąga się z nas, żebyśmy tą tarczę sfinansowali, to jest troszkę nie w porządku. No rozumiem, okej. Okay. Wróćmy jeszcze do tych kosztów, jakie wzrosły na wsi, tak, żeby nasi słuchacze wiedzieli. Mówiliśmy teraz o saletrze, tak? Tak. Poszła w górę, pan na swoim gospodarstwie z 25 do 80 tysięcy będzie płacił w tym roku więcej. To są ogromne pieniądze, 60 tysięcy złotych rocznie, bardzo dużo. Co jeszcze zdrożało? Co jeszcze, może nie zdrożało, ale co jeszcze nie daje możliwości zarobkowych rolnikom? Na pewno żywiec wieprzowy, bo no to jest, jak już tu tutaj chwilkę wcześniej mówiliśmy, no żywiec wieprzowy jest tragedia, no 3,80 w skupie. Ale to, no dobrze. Tucznik, piękna świnia, polska, nasza polska piękna świnia, że tak powiem, kosztuje w skupie 3,80 plus tam chyba VAT, nie wiem, bo ja akurat świń, ale no cenę znam i 3,80, no to jest no uwłaczające, no po prostu to jest uwłaczające. A jakie są koszty wyprodukowania takiego kilograma wieprzowiny? Ja pani powiem tak, u nas na gospodarstwie świń, żywca wieprzowego świń nie hoduje się od już bodaj 20 lat, już tata mój zaprzestał, ale jak pamiętam, zawsze mówił tak, świniak musi zjeść worek przysłowiowego prowitu i zjeść 300 kilo zboża. Czyli dzisiaj w przeliczeniu 300 kilo zboża tylko dają po 1000 zł, tak? No to to już jest 300 zł już jest, żebym teraz się nie pomylił, no tak, 300 zł jest samo już zboże. A teraz gdzie do tego dochodzi pasza, do tego prąd, światło, ogrzewanie, woda no, nasza praca, weterynarz, wszystko. No to najpierw wszystko zaczyna się od tego, że trzeba kupić prosiaka. No właśnie, koszt jeszcze zakupu prosiaka. Lub utrzymania swoich macior. No to jeszcze koszt jest wtedy jeszcze większy. No dobra, no to te 3,80 za kilogram świniaka to w ogóle wam się nie opłaca. Nie.
A jaki jest gdzieś koszt taki? No mniej więcej, średnia. Ja nie chciałbym... Ja ponad 5,50, bo wypowiadają się producenci trzody chlebnej. Ja nie chciałbym też tutaj po prostu mówić, bo po prostu no nie hoduję świń i rozumiem, nie chciałbym no po prostu kogoś urazić teraz, średnio że... Ale do 200 zł rolnicy na obecną chwilę dokładają do każdej sztuki odstawionego świniaka. Dokładnie. Wydaje mi się, że około te 6 zł, te 100-kilowy tucznik powinien wyjść, kosztować chociaż 6 zł. Złotych plus VAT, mówimy o żywej wadze. No dobra, ale powiedzmy sobie szczerze, w sklepach wędliny raczej tanie nie są. No nie. Ja tam za kawałek wędliny, fakt, że ja wieprzowiny nie jem, ale gdzieś tam jakąś kupuję czasami wieprzową dla dzieci. Ta cała sytuacja to została jest... doprowadzona do specjalnie. To wymyślili sobie Duńczycy. Taka jest prawda. Oni mają zniszczyć naszą produkcję. Czemu? Po to... Czemu? Dlatego, żeśmy nie byli dla nich konkurencją. Mhm. Po to, żeśmy nie byli dla nich konkurencją. Oni produkują już nawet u naszych rolników świnie, odprowadzają to do swoich ubojni, a nam rzucają jakieś takie ceny za tą trzodę chlebną, uwłaczającą, żebyśmy zlikwidowali swoją produkcję. Jeszcze raz, panie Romanie, pan wyjaśni, jak to... To co, oni kupują świnie i wprowadzają do polskich rolników, ci polscy rolnicy to produkują i... Tak, jest na obecną chwilę taki pomysł, wpadli na to Duńczycy, że w polskich gospodarstwach rolnik wychowuje czy produkuje świnie nie pod swoim nazwiskiem. Mhm. Ma od tego ustaloną jakąś kwotę zarobku od każdej sztuki, którą wychowa, plus jakieś miesięczne wynagrodzenie i tak dalej, a nie jest właścicielem tego stada. Okay. Najprościej powiedzieć, to się nazywa tucz kontraktowy. Dokładnie. To ma taką nazwę i po prostu dana firma, czy to nawet Animex tutaj spod Kutna, wstawia rolnikowi powiedzmy, nie wiem, tysiąc sztuk prosiaka, no i ty masz to po prostu, daje ci paszę, daje ci wszelkie tam opiekę weterynarza, wszystko i ty masz powiedzmy tam płacone, nie wiem, 30-50 zł od każdej sztuki wyprodukowania. Okay, to się opłaca rolnikom polskim? I właśnie zauważam na dzień na dzisiejszy... Na pewno jest znacznie mniej ryzykowne, bo w momencie jak się robi pod swoim nazwiskiem, to jeżeli okaże się, że trzeba to sprzedać po 3,70, a koszta produkcji kosztowały 5 zł, to jest pani stratna. Mm-hmm. A w momencie jak ma pani 20 czy 30 zł od sztuki, to panią nie interesuje, czy to będzie sprzedane po kosztach, czy nie po kosztach. Pani ma czysty zysk już na dzień dobry ustalony. Ten towar idzie do Polski? Te świnie idą do Polski? Oczywiście, że tak. Duńczycy mają swoje ubojnie na terenie Polski. I na pewno jest to o znacznie lepszej cenie skupowane i sprzedawane, tylko po to, żeby zniszczyć naszą produkcję. Żebyśmy nie byli dla nich konkurencją. Ja jeszcze chciałbym się właśnie odnieść do tego, w zeszłym roku, bodajże to był kwiecień czy maj, byłem na proteście Agrouni w Srocku. Tam jest, to jest pod Piotrkowem Trybunalskim Warszawa. Byłem na tym proteście, tam po prostu, tam jest zagłębie, tam jest takie zagłębie trzody chlebnej i tam jest niestety, mają czerwoną strefę, wtedy mieli czerwoną strefę ASF-u choroby. Od nich na przykład wypowiadał się tam jeden człowiek, ze mną rozmawiał, nie pamiętam nazwiska, młody chłopak w moim wieku. Opowiedział mi taką historię, że miał tam chyba na sprzedanie bodajże 20 sztuk tucznika. Nikt do niego po to nie chciał przyjechać ze względu na to, że jest czerwona strefa i on nie może połączyć się na przykład z gospodarzem, sąsiadem swoim, żeby uzbierać cały ten transport. I owszem, oni do niego przyjadą, ale mu już zaproponowali cenę, powiedzmy, jeśli u nas było 4 zł, tutaj na naszym terenie kujawsko-pomorskiego, oni mu zaproponowali na przykład cenę 2 zł. I ty albo sprzedajesz, albo nie, albo sobie rób z tym, co chcesz. No. No dobra, a co jeszcze wpływa na ceny produktów rolniczych? Co dzisiaj jeszcze wpływa? Co podrożało? Powiedzmy sobie szczerze, znaczy, no tak, Polski Ład, ceny gaz... Prąd, energia, przecież przy produkcji są potrzebne śrutowniki do przygotowania paszy, poidła, do zmielenia, światła, tak? Oczywiście, cały szereg sprzętów, spirale, które podają paszę i tak dalej, cała rzesza, nie wiem, studnie głębinowe do pozyskiwania wody i tak dalej, to wszystko jest połączone
podłączone pod prąd. Znaczy, ja uważam tak, najgorsze jest to, że zaczęło to się wszystko od gazu. I na tym gazie każdy teraz tłumaczy się, że tak, że to jest wina gazu i jak gaz zdrożał, no to automatycznie wszystko musi zdrożyć, co nie ma w ogóle do czynienia, przełożenia do tego, bo na przykład dzisiaj folia do, powiedzmy, owinięcia balotów siano-kiszonki, w zeszłym roku folia, którą ja kupowałem, kosztowała tam w granicach chyba 300 zł, dzisiaj kosztuje podobno 500 zł, no. Ja nie mam tego potwierdzonego, ale tyle co wiem, co rozmawiam z kolegami, bo jeszcze też nie zakupowałem, także wszystkie takie właśnie, czy siatki do słomy, czy to takie nie ma przełożenia to w ogóle do ten, ale przy okazji koszty tak samo wzrosły, czy części do maszyn rolniczych, no wszystko, no po prostu no nie ma rzeczy, żeby po prostu... A środki ochrony roślin? Środki ochrony roślin, najgorsze, że jest bardzo dużo środków w dalszym ciągu wycofywane, które są dobre i tanie. Ale dobre są dlaczego? Dobre, bo są skuteczne. Ale są niebezpieczne. No nie powiedziałbym, bo... powiedzmy sobie szczerze, ja tu jestem... No tak, wie pani, zwolennikiem ekologii. Ja też jestem zwolennikiem ekologii. Ale to przecież ziemia się zatruwała. Też jestem zwolennikiem ekologii, ale pani redaktor, na przykład w Polsce, ja powiem pani tak, w Polsce to nawet to, co my stosujemy tej chemii, to można powiedzieć, że podług na przykład Niemiec, Danii, to my jesteśmy sami w sobie już ekologiczni. No nie wiem, ja tak słyszę, ale z tego co widzę, gdzieś tam te towary niemieckie takie złe nie są. Nie wiem, no ale dlaczego na przykład jeśli trafi nasz... dlaczego na przykład nasza wołowina jest tak w Polsce? W Polsce jest za granicą, jest tak po prostu... No jest tak duże zainteresowanie. Nie? Ja wiem, jak jest z kurczakami, wie pan? Ja wiem, jak jest z kurczakami. Za granicą kurczaki nie są takie duże jak w Polsce. Hmm. No bo w Polsce są faszerowane. No, ale bym nie powiedział, czy są w Polsce faszerowane. Znaczy nie chcę tutaj po prostu na ten temat się wypowiadać, bo ja nie mam kontaktu z żadnymi fermami po prostu drobiu. Rozumiem. No ja mam koło siebie dużo ferm drobiu i no, mam porównanie, jak kurczaki wyglądają w innych krajach, jak wyglądają u nas. No powiedzmy sobie szczerze, nasze są dwa razy większe. Czemu? Można domniemywać. Dobra genetyka. Tak, w zastrzykach. Powiedzcie mi, 8, 20, jak będzie wyglądał ten protest, to zgromadzenie? No będziemy rozmawiać. Będziemy mieli własne nagłośnienie, będziemy poruszać problemy, będziemy podpowiadać, że mamy rozwiązania na te problemy. Mhm. Każdy będzie mógł śmiało przyjść i powiedzieć, co go boli. Rolnicy są na obecną chwilę rozżaleni tym, że nikt z Ministerstwa Rolnictwa, wydaje nam się, że Ministerstwo Rolnictwa jest resortem odpowiedzialnym za rolników, bo chyba tak powinno być, nikt nie odzywa się w telewizji. Czy nasz minister rolnictwa wypowiadał się gdzieś do kamery, że jest bardzo słaba sytuacja z trzodą chlewną, że on ma jakiś pomysł, że on chce temu zapobiec, żeby rolnik dostawał tą cenę z jakimś zarobkiem, no bo przecież chyba nie chodzi o to, żeby pracować, cały czas pracować i nic z tego nie mieć. A nie widzimy żadnych takich działań z ich strony. No mamy wiceminister z Ministerstwa Rolnictwa na swoim terenie, posłankę Annę Gębicką. Może warto z nią podjąć współpracę i zacząć rozmawiać. Myślę, że ona jest bardzo do ludzi, bo osobiście ją znam. Będziecie blokować jeden pas ruchu? Będą zablokowane dwa pasy ruchu. Znaczy, powiem tak, będzie objazd droga od Torunia. 91 będzie zablokowana. Tak. Oba pasy ruchu, tylko z tym, że od strony Torunia nie blokujemy, także tam od strony Wocławka. Tak? Dlatego nie chcieliśmy, po prostu to jest nasza rolników dobra wola, że nie chcemy po prostu ludziom utrudniać życia, chcemy pokazać problem i muszą się przygotować na to, że jednak te kilkanaście kilometrów będą musieli objechać na przykład samochodem osobowym przez Aleksandrów czy przez Ciechocinek, ale nie chcieliśmy, uznaliśmy, nie chcemy blokować całego skrzyżowania, bo zrobiłby się wielki paraliż i przede wszystkim o to nam chodzi, że drogi lokalne, gminne zostałyby porozjeżdżane, poniszczone od wielkich ciężarów, od tego i dlatego tak uznaliśmy taką formę protestu. Okej, dobra. Ile osób przewidujecie? Przewidujemy no 100-150 osób, może więcej. Rolnicy tylko? Nie tylko, bo też zapowiadają tam się do nas przyłączyć przedsiębiorcy, ale to może nie będę mówił kto, jakie firmy i też kilku na przykład kierowców ciężarówek, którzy też się solidaryzują z nami i popierają
A kto przyjdzie, zobaczymy. Okej. Drodzy Państwo, jeżeli będziecie się wybierali w najbliższą środę w stronę Torunia, starą jedynką tak zwaną, to na pewno spotkacie ograniczenia. Aleksandrowscy rolnicy chcą pokazać, że jest im coraz gorzej i raczej lepiej nie będzie. No, wzrost gazu, prądu, kosztów. Czego? Środków ochrony roślin czy saletry spowodował, że możliwości zarobkowe maleją. Powiem szczerze, że no, ciężki rok przed Wami, ale nie tylko przed Wami, bo wszystkimi konsumentami, bo jeżeli Wy podniesiecie ceny, to my też więcej wydamy w sklepach i mniej pieniędzy zostanie w kieszeni. Ja bym powiedział, że problem jest nie do końca w tym, co Pani powiedziała, bo dlaczego? Nie chodzi o podniesienie cen dla rolników. Chodzi o jakąś przyzwoitość, bo na obecną chwilę sprawa wygląda w ten ale sposób. Ale ja rozumiem, że Wy chcecie podnieść ceny. No wie Pan, opłaca... Chodzi o to, żeby ograniczyć nieco marżę pośrednikom, bo na obecną chwilę sytuacja wygląda w ten sposób, że rolnik dostaje 60 groszy za cebulę, a ta sama cebula w markecie kosztuje 4. 3 zł no. czy 4. Tutaj jest coś nie tak. Mhm. Dlatego, to wiem, dlatego, obierana, i to co jest, dlatego, i cena mogłaby dlatego, zostać 4 zł, dlatego, nie musiałoby to podrożyć dla konsumenta, tylko żeby na przykład rolnik dostał złoty 50, złoty 60 i wtedy będzie wszystko w porządku. Po prostu na obecną chwilę wolny rynek zagościł w Polsce tak szeroko i tak głęboko, że państwo już w żaden sposób tego nie kontroluje. Robią co chcą, a markety do nas mówią, no jak chcesz to nam sprzedaj, a jak nie chcesz to nam nie sprzedawaj, kupimy od kogo innego. I tutaj się stał monopol. Rozumiem. Nie mamy żadnego wpływu. Ministerstwo Rolnictwa nie ma najmniejszego wpływu na regulowanie cen minimalnych w Polsce. Nie ma wpływu. Dlatego my jako rolnicy AgroUnii po prostu żądamy, żeby na półkach sklepowych, w marketach typu Biedronka, Kaufland, Lidl, Dino i inne, po prostu żądamy tego, żeby po prostu były udostępnione ceny faktyczne, ile za ile zostało to kupione u rolnika, a za ile zostało to, za ile zostaje to sprzedawane w markecie. Bo dzisiaj nie może market czy pośrednik zarabiać sobie na nas 300% czy więcej, a my mamy jeszcze z wielką łaską, gdzie my musimy często to po nocach, na przykład jeśli chodzi o warzywa, o ziemniaki, często po nocach musimy to spaczkować, spakować, nie wiem, może umyć czy coś i my tu ponosimy w sumie największe koszty, bo przede wszystkim wyprodukujemy to i później i bierzemy no, po prostu takie ceny, które są w ogóle nieadekwatne do tej naszej pracy i do wydatków. Ja wiem, bo mam rodzinę, która trudni się rolnictwem, jeżeli można to tak nazwać, więc wiem, jakie są koszty albo co trzeba zrobić, żeby sprzedać cebulę. Przynajmniej trzeba ją obrać, prawda, w wielu przypadkach. Bardzo serdecznie dziękuję Panom. Dzisiaj moimi gośćmi Pawlak Daniel, organizator i przewodniczący zgromadzenia, które będzie miało miejsce w najbliższą środę, też członek AgroUnii i Pan Roman Żak, sympatyk AgroUnii. Bardzo serdecznie Panowie dziękuję. No ja trzymam kciuki, bo dziękujemy fakt, bardzo, że to będzie mnie kosztowało po kieszeni, ale powiedzmy sobie szczerze, gdyby Wam podnieśli, a innym obniżyli, no to by się równało. Znaczy my chcemy, żeby było uczciwie. O, i tak niech zostanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy.